witam Was kolejnego dnia w naszym wakacyjnym wyzwaniu w Trzech Jeziorach. Jak widzicie, nasza Alison sobie spędza czas przy ognisku z rana, ponieważ wstała bardzo wcześnie, jak to wiecie, na góry przystało. Zobaczcie, ile tu ryb pływa i je wszystkie tak fajnie widać. Myślę, że sobie połowimy rybki później. Ale na razie to przydałoby się nauczyć powitania. Tylko za bardzo nie widzę tu nikogo chętnego, miejscowego. A, ktoś sobie tutaj drzemkę zrobił na hamaczku. Tak, oczywiście zaliczyło nam się zadanie z namiotem. Proszę bardzo, śpię w namiocie. Jest zaliczone. I się zastanawiam właśnie, gdzie możemy teraz iść, żeby ktoś nas nauczył tego powitania. Ludzie jeszcze śpią i tak troszkę ich tutaj mało, więc... O, może on? A nie, to jest chłopiec mały. Nie wiem, czy można się nauczyć od dziecka? Będziesz gadać z jakimś dzieciaczkiem? Aha. Dobra, wstawaj od tego ogniska właśnie i szukamy jakichś ludzi. Huśtaj się. Zostaw to dziecko! Żadne huśtaj się! Może z nią porozmawiaj? Oni wszyscy to umią. Nie, oni wszyscy gdzieś chodzą. Dobra, idziemy stąd. Tak, ona słucha muzyki sobie. Kupiła mi odtwarzacz i teraz po prostu... Kiedy chce, to sobie go włącza. Myślę, że wrócimy się na tą polankę jeszcze, bo tam mamy do wykonania też zadanie z Belką. Więc spróbujemy to też zrobić dzisiaj sobie. Na razie robię to, co wiem, jak zrobić. A resztę to zobaczymy, jak nam pójdzie. Ach, wróciliśmy. Weź tutaj, powitaj go. Ją, znaczy się, przepraszam. Ona chyba jest miejscowa, chyba w takich ciuszkach są miejscowi, chociaż... Może nas nauczy. O! Dobra! Najpierw tanie sklepaniec. Tak. Właśnie o to chodzi. Super się nadarzyła okazja. I mamy kolejne zadanie. Już chyba szóste. Tak jest. Kurczę, naprawdę szybko nam te zadania idą. Ale obawiam się wielkiej stopy, ponieważ ona się boi ją spotkać. A ona się ma z nią zaprzyjaźnić, także no. Przyspieszmy ten taniec. Fajnie to wygląda. Ale energia nam spada i higiena. I co, umiesz ten taniec? Poczekaj, bo już sobie poszłaś, a potem się okaże, że wcale nie umiesz. Umiesz. No i super. To proszę cię, powitaj ją, bo chcę, żebyś jeszcze powitanie ogarnęła. Może ona cię nauczy. Nauczysz mnie dudnienia. Ja cię mogę nauczyć luzaka, a ty mnie naucz dudnienia, okej? Okay? Nie, jej się nie podoba luzak, bo nie. Trzeba nawiązywać nowe znajomości, nie? W ogóle musimy kogoś zepchnąć z Belki i nie mam pojęcia, jak to zrobić. Naucz mnie powitania waszego. Please. Lubisz mnie trochę? Trochę mnie lubi. Jesteś świetna, fantastyczna.
I co nauczysz nas? Please, Emilia. O, zyskaliśmy troszkę sławy. Nie jedz, czekaj. O, Emilia. Please. Kurczę, dlaczego nas nie nauczyła? Co ty tu znowu jesz? Co to jest? Za jakieś cudo znowu? Opiekany sum? Czy nawet nie ma? O, no tak, tego właśnie mnie naucz. Ją też powitaj. To może cię nauczy. Jego też możesz powitać. Dobra. Póki nikt nas niczego nie uczy, to chodź na tą belkę. I zaprosimy kogoś. Żeby móc ją zepchnąć. Albo nie, bo tamta idzie, dobra. Jak ją mogę zepchnąć? Czy ona po prostu ma spaść pierwsza? Nie mam pojęcia. Chyba nie o to chodziło. Jeszcze raz. Musisz wygrać to, Alison. No nie, jaka ty jesteś beznadziejna w to. Będziesz biegła, aż wygrasz. No. Chyba ona jest za dobra w to. Nigdy ci się to nie uda. No nie. No patrzcie no. Się okaże, to będzie najtrudniejsze zadanie ze wszystkich. Bo ona chyba powinna to zrobić z kimś, kto nie jest stąd. Wiadomo, że to są mistrzynie. Ale już jest naszą przyjaciółką. W ogóle jakaś ty brudna, ile energii straciłaś. Ktoś cię chce witać. To niech cię przywitaj się, wystarczy tego biegania. I patrzcie, straciła tyle energii, no nie. Dobra, ja muszę z nią wrócić do obozu ogarnąć. Niestety. No i zobaczymy się, jak ona się troszkę wyśpi, no bo teraz bez sensu ją męczyć. Także zaraz do was wracam. Wróciliśmy, moi drodzy, znowu na polanę tartaku, bo tutaj w sumie jest większość zadań, tak mi się wydaje. Chociaż teraz nam została już chyba tylko belka, no ale... tak, swoją drogą to przemeldowałam naszą Alison, żeby sobie mieszkała teraz w ośrodku, bo chciałam, żeby się szybciej wyspała niż w tym namiocie, rozumiecie? Zadanie mieliśmy spełnione z namiotem, więc to my? Aha. Spoko. Już spadłaś, dopiero... Weź. Nie można... Chodź, muszę cię zrzucić z belki. Proszę cię, zrób to, Alison. Zrzuć ją z tej belki. No rany boskie, dlaczego ona jest taka... Czy ona musi poćwiczyć kondycję? To jest takie nie fair, proszę! Jest! Udało się! A to wystarczy raz? Czy to wystarczy raz? Gdzie to było? Tak, jest! Wystarczyło raz, super, dosyć! Dziękuję bardzo! Teraz ktoś mógłby nas powitać. Ale tak ciężko, ciężko. Co my tu jeszcze możemy zrobić, jeśli chodzi o nasze zadania? Już nie biegaj, bo ci energia spada. Usiądź sobie na chwilę. Chciałabym, żeby ktoś tutaj...
może pojedziemy na wycieczkę? Ile mi zostało czasu w sumie? 7 minut. Ktoś mógłby nas powitać. Jak sobie siedzę tutaj grzecznie. Ale nikogo nie widzę chętnego. Kurczę. Nie wiem co robić. Zobaczymy inną parcelę. O, to są jakieś jeszcze gorące źródła. Idziemy tam, bo tam chyba mamy się nauczyć masażu. To jedziemy. Jak ładnie. Naprawdę ładnie. Chodźmy od razu tutaj. Tak, to był głęboki masaż. Poproś, aha, poproś, dobra. Super. To zaraz będziemy mieli kolejne zadanko. Ona się dalej boi tej wielkiej stopy, kurde. To chyba zostawię jej to na koniec. Może jak ją pozna, to zmieni zdanie, jak myślicie? No niestety, takie mamy zadanie. Czemu mnie nikt nie chce powitać tutaj? Super. Nauczyliśmy się. Nie, nie, nic nie chcę. Wymocz się w źródłach. Spełnimy jej jakieś pragnienie. Kto tutaj siedzi? Jakaś Teresa Połówka. Patrzcie, jak ładnie nam się wypełnia. Już się nauczyła masażu. Super to wygląda. Myślę, że na koniec jeszcze pojedziemy sobie na jakąś wycieczkę. W sumie mamy jeszcze 4 minuty. Chciałabym, żeby mnie ktoś powitał. Ale tutaj wszyscy tańczą w ogóle. Wlazłam w jakieś góry. Tutaj jest nasza koleżanka, ale... Oni nas nie chcą witać. Dlaczego? Chodź na tą wyprawę. Wyrąbywali coś tam, tak. Idź ta. Wyskoczy nam coś? Jak zawsze. Wyprawa zajęta jest rąbaniem wielkiego drzewa, gdy wibracje wywołane uderzeniami siekiery powodują poruszenie głazu na zboczu wzgórza. Głaz zaczyna staczać się z hukiem prosto w kierunku grupy. Czy powinni spróbować uskoczyć z drogi przed głazem, czy schować się za drzewami? Uciekać. Uniknęli, ale ziemia jest wilgotna i wszyscy brudzą się błotem. Ups! No nie! Po prostu nie! Idź skorzystaj z sauny, może to ci coś pomoże. Troszeczkę pomaga. Jesteś głodna bardzo. Chodź sobie jeszcze coś zjedz. Tak na koniec. Nikt cię nie chce powitać nadal w ogóle. Smutek, ból i rozpacz. Dobra, to tylko śmierdzimy i brakuje nam rozrywki. Super. Czyli i tak muszę na chwilę wrócić się, bo nie wiem, gdzie ją umyć. O rany. Dobra, moi drodzy. Ja wracam z nią do domu ogarnąć. Ta wyprawa jednak nie była zbyt dobrym pomysłem. No, ale trudno. I będziemy kończyć ten odcinek. Na dzisiaj mam nadzieję, że wystarczy. Ciągle próbuję znaleźć kogoś, kto nauczy nas tego nieszczęsnego powitania. Mam nadzieję, że w końcu to nastąpi. No i tak, czeka nas jeszcze wielka stopa w sumie. I jeszcze dwie wyprawy, tak? Jeszcze sobie tutaj zerknę. Aha, i musimy... No, wielka stopa. Powitanie. I w sumie tyle. No i oczywiście te dwa
jeszcze dwie wyprawy, no to myślę, że kolejny odcinek będzie bardzo napięty, bo to już końcówka. Więc tak. Na dzisiaj Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.